Raz, dwa, raz, dwa, trzy i... Luis i Kościelny tylko w moim nowym składzie. To są dwaj rzeźnicy, grają na napadzie. Luis i Kościelny tylko w mej drużynie. Zaraz strzelą bramkę, chwała na nich spłynie. Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. No cóż, zaczęły się nam wakacje, zaczęły się nam piękne dwa miesiące luzu, odpoczynku, oderwania się od tego całego zgiełku. Mam nadzieję, że będą one niezapomniane i również to będą pierwsze wakacje, które będę mógł z wami wspólnie dzielić właśnie kanałem. Będę mógł nagrywać tutaj filmiki dla was i wspólnie właśnie wymieniać opinie. Mam nadzieję, że wstęp, który właśnie był takim odzwierciedleniem tych wakacji, był taki troszeczkę bardziej na chillu, był taki bardziej luźny, spodobał wam się, możecie mi pisać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i cóż, już po tytule filmu oraz po tym wstępie wiecie, co się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj zaprezentuję wam skład specjalny Kartomanii. Wiecie prawdopodobnie również, kto będzie na Strikerze jednak, kto został ich partnerami, kto również znalazł się w tym składzie i już wam wszystko mówię. Na bramce David De Gea, czyli niesamowity bramkarz Manchesteru United. Ściana. Jeśli chodzi o obronę, no to są tutaj Mascherano, Bailly oraz Wawrzyniak. W środku pola mamy Pele oraz Niklasa Bentnera. Na lewym skrzydle Dimitri Payet. Na prawej stronie Poulsen. W środku pomocy ofensywnej Donald Embolo. No i właśnie na napastnikach dwóch panów ze wstępu, czyli David Luiz i Laurent Kościelny. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodoba. Lecimy już do tarczy mistrzów, bo to właśnie to będzie naszym dzisiejszym wyzwaniem. Spróbujemy tym składem wygrać tarczę mistrzów, zobaczymy jak nam się to uda. No to co? Wszystko przedstawione, wszystko zrozumiałe. Nie pozostało mi nic innego jak zaprosić już was do spotkań. Pierwsze spotkanie, jest tam wycofanie piłki do Ter Stegena. Przyjmuje ją Kościelny, Laurent Kościelny pakuje piłkę do siatki niczym rasowy napastnik. Już w 8 minucie spotkania mamy 1-0. Podanie do Embolo. Szwajcar tutaj troszeczkę zaczarował z piłką, odegrał ją do Luisa. David Luiz wbiega w pole karne. David Luiz jeszcze zejście na lewą nogę, zagranie do Kościelnego, Laurent Kościelny. No i już mamy 2-0 w 11 minucie. To jest prawdziwy oprawca. Świetny strzał Laurent Kościelnego i tak skończył się ten mecz właśnie wynikiem 2-0. Teraz fantastyczne podanie Luisa. Kościelny, nie udało mu się tym razem niestety pokonać Manuela Neuera, tylko poprzeczka. Bardzo dobre zagranie to nie było, ale na szczęście udało się je potem przejąć. Zagranie ponownie do Laurent Kościelnego, ten próbował się zabawić z bramkarzem, ale nic z tego niestety nie wyszło. No zły jest na siebie Francuz, ale może następnym razem, aż sytuacja pojawia się prawie że od razu. Laurent Kościelny jeszcze raz mocne uderzenie, ale tym razem Manuel Neuer wykazuje się świetnym refleksem. Dimitri Payet trochę przed polem karnym już się zabawił, zagranie bodajże do Pele albo do Embolo, ten odegrał jeszcze do Kościelnego, no i wreszcie Laurent Kościelny, a nie, to chyba był Poulsen. W każdym razie Laurent Kościelny pakuje piłkę do siatki. Pele tutaj troszeczkę czaruje w środku boiska, zagrał do Embolo. Szwajcar jeszcze tutaj wrzucił Pele, mocno uderzenie, jeszcze David Luiz. Niestety tylko słupek, może będzie jeszcze szansa, Embolo nie, tam nie trafia niestety w piłkę. Zdjęli mu ją z nogi, ale jeszcze Laurent Kościelny do Luisa. Luis zagrywa do Pele. Pele bardzo mocno przy słupku i mamy 2-0 w tym meczu w 29 minucie. Fantastyczne zachowanie Włocha. Podanie Embolo do Davida Luisa, który od razu przerzuca piłkę do Kościelnego. Francuz jeszcze oddaje zawodnikowi PSG, David Luiz, mocne uderzenie. Ale tym razem bramkarz broni bez większych problemów. Akcja mojego rywala jednak fantastycznie przerwana, no i już ruszamy z kontrą, zagranie do Kościelnego i Laurent Kościelny, ależ fenomenalny strzał lobem z takiego dystansu, no to jest wręcz niesamowite, wielka radość Laurent Kościelnego. Jego koledzy z drużyny również mu gratulują, bo to było naprawdę bardzo dobre uderzenie. 56 minuta, wyprowadzamy kontrę. Laurent Kościelny tutaj wyokiwał jednego obrońcę, położył go jak chciał. Jeszcze tutaj zszedł na prawą nogę, drugi obrońca się położył, Laurent Kościelny. I to jest już masakracja, 4-0 w 58 minucie. Mój przeciwnik nie może tego wytrzymać, wyczuwam tutaj range quit. No i właśnie w tym momencie widzicie, że wszystko jest tak jak powinno być, a więc mój rywal wychodzi. Tutaj David Luiz przejmuje piłkę Davidowi Luizowi, no i rusza rajd z piłką.
Uwaga, David Luiz tutaj kiwa kolejnych rywali. David Luiz odwraca się, zamarkowanie strzału, wejście w pole karne. David Luiz, mocne uderzenie. No i mamy 1-0. Fantastyczna bramka Brazylijczyka już w 6 minucie. Jeszcze tutaj odegranie Dimitri Payet na skrzydle. Czaruje Dimitri Payet, ale ma trochę wolnego miejsca. Dimitri Payet, ale pięknie to zrobił. Wszedł między 3-4 obrońcami i mocno, precyzyjnie uderzył na bliższy słupek. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj bardzo dobre prowadzenie piłki przez Francuza. No i uderzenie właśnie na bliższy słupek. 2-0. Kościelny zagranie do Embolo. Embolo, udało mu się położyć jednego obrońcę. Embolo, jeszcze drugi obrońca okiwany. Trzeci. Donald Embolo fantastycznie zagrywa do Payeta, ten jeszcze piętką odegranie do Luisa, to musi być bramka, niestety. Ajajaj, Luis to spalił. David Luiz może tutaj się troszeczkę odkuć za tamtą akcję, która była. 47 minuta. David Luiz, ale się tam bawi z obrońcami. David Luiz wchodzi już w okolice 16. David Luiz jest już w polu karnym. Luiz, mocne uderzenie, niestety nie udaje się tutaj zdobyć bramki. Jeszcze Embolo, słupek, jeszcze Luiz, dobitka. I bramkarz to broni. Teraz akcja mojego rywala, jest tutaj przejście, Thiago dobrze zagrywa do Dumbi, no to może być niebezpieczna sytuacja, Dumbia odgrywa do Thiago. Mamy pierwszą straconą bramkę dzisiaj, no troszeczkę tutaj Thiago poczarował tymi dokładnymi podaniami, ale jest już 90 minuta, Lorą Kościelny, mocne uderzenie, ale tylko obok bramki, jednak takim wynikiem kończy się to spotkanie. No i czas na finał, a w finale będzie ciężko, nie dość, że Zlatan Ibrahimović, to jeszcze Team of the Season Ben Arfa. No, jeżeli ktoś oglądał u mnie recenzję tego zawodnika, to wie, jakie on niesamowite rzeczy potrafi wyprawiać z piłką. No ale cóż, ruszamy Donald Embolo do Lorą Kościelnego, ale już przeszedł Naldo jak jakieś dziecko z podwórka, jest Kościelny, mocne uderzenie, broni Diego Alves. Jeszcze tutaj uwaga, Pele wyprowadza kontrę, Graciano Pele, dobre zamarkowanie, zejście Embolo, jest przewaga liczebna, Embolo tutaj dobrze prowadzi piłkę do Pele, Pele mocno, ale niestety prosto w ręce bramkarza. I teraz w tym momencie trzeba zaatakować troszeczkę lepiej, uwaga, jest Niklas Bentner, faulowany chyba, tak jest, będzie faul. Uwaga, jak to zostanie wykonane. Kościelny bardzo szybko do Embolo. Donald Embolo! Tylko obok bramki, a było blisko. 54 minuta. Zagranie do Kościelnego. Lorą Kościelny wrzutka do Luisa. To mogła być ta sytuacja. Luis niestety po raz kolejny w słupek. Teraz czas na kontrę mojego rywala, ale udało się przejąć tą piłkę. No i to my mamy szansę tutaj wyprowadzić jakiś atak, chociaż niestety nie wyszło to podanie. I teraz jest szansa dla Zlatana Ibrahimovicia, ale Szwed to zrobił. Ibrahimović, mocne uderzenie, broni De Gea, a jeszcze dobitka Matuidiego. I niestety w 85 minucie tracimy bramkę i to nie jest dobry prognostyk, bo prawdopodobnie nie uda się tego nadrobić. Choć trzeba wierzyć, trzeba zaatakować całą drużyną. No tutaj jeszcze raz powtórka, Matuidi dołożył tylko tak naprawdę głowę. No i 90 minuta, która nie była dla nas dobra. Przegrywamy ten finał, nie udało nam się wygrać Tarczy Mistrzów. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że to taki, no luźny odcinek. Piszcie mi oczywiście w komentarzach, czy takie wam się podobają, piszcie mi wszystkie sugestie, co byście chcieli zobaczyć w wakacje, co byście chcieli widzieć na kanale, co powinno pojawiać się częściej, co rzadziej. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, jeśli tak, to oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę, co mnie bardzo mocno motywuje, a dodatkowo zwiększa zasięg filmów. Również osoby nowe mogą zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z materiałami. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona.